Świadczenia honorowe dla stulatków w Podlaskim trafiają do 83 osób. Po ukończeniu 100 lat seniorzy otrzymują specjalną premię za wiek, czyli tak zwane świadczenie honorowe. Najstarszą mieszkanką województwa podlaskiego jest kobieta mieszkająca w powiecie sejneńskim. Ma 113 lat. Jak informuje ZUS, raz przyznany specjalny dodatek za wiek wypłacany jest do końca życia w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia, to jest emerytury lub renty. Na dziś świadczenie honorowe wynosi nieco ponad 6200 zł brutto. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u i osiągają tak dostojny wiek, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku ZUS przyznaje dodatkową kwotę z urzędu. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie pobierają ani renty, ani emerytury z ZUS-u, KRUS-u lub organów resortowych. W ich przypadku konieczny jest wniosek o przyznanie świadczenia. Należy do tego załączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. Składa się go w ZUS. Ostatnio do grona dostojnych stulatków dołączyła mieszkanka Suwałk, pani Eugenia. Jubilatkę odwiedził z życzeniami i drobnym upominkiem włodarz miasta.